Budda jest każdym z nas. Każdy z nas jest już Buddą. Pierwotnie nic, a więc z pierwotnej substancji w absolutnej pustce nie ma nas, nie ma Buddy, nie ma osiągania ani niczego do osiągnięcia. Budda jest Buddą, każdy z nas już jest sobą. Więc z tych trzech twierdzeń, które wybieracie? Ha! Buddha Shakyamuni siedział pod drzewem Bodhi przez 6 lat, a my z tej okazji mamy dzisiaj ceremonię. Witam wszystkich serdecznie. Bardzo się cieszę, że tutaj wszyscy przyszliście dzisiaj. I chociaż przyszliśmy celebrować święto oświecenia Buddy, o którym tak wiele dzisiaj mówimy, to przyszliście celebrować tak naprawdę swoje własne święto też. Ponieważ zaraz do tego dojdziemy, ale to jest główne przesłanie Buddy. Tak jak powiedziałem w tym wstępie, Budda jest już każdym z nas i każdy z nas już jest Buddą. A więc gdy celebrujemy święto narodzin oświecenia Buddy, świętujemy tak naprawdę święto oświecenia każdego z nas. Więc jest wiele historii na temat oświecenia Buddy, na temat jego pochodzenia, tego kim był, skąd pochodził. Niektóre przekazy mówią o tym, że pochodził z rodziny bramińskiej, inne mówią, że pochodził z rodziny wysokich wojowników, wysoko urodzonych wojowników. Są tacy, którzy twierdzą, że był księciem. Są tacy, którzy twierdzą, że miał żonę i dziecko. A ostatnio dowiedziałem się, że jedna z naszych zaprzyjaźnionych tradycji twierdzi, że miał 500 żon. Więc bardzo ciekawe. Byłem zszokowany, gdy to słyszałem, że Budda miał 500 żon. Ale to nie ma takiego znaczenia, ile żon miał Budda, jaka jest prawdziwa historia dotycząca tego Buddy. Dlatego na szczęście w tradycji buddyjskiej nie ma wojen religijnych z tego powodu. Zresztą co będziemy się uczyć od cudzeżony, prawda? Zwykle dobrze się do niej kończy. Więc historia Buddy nie ma tak wielkiego znaczenia. Bardzo ważne jest przesłanie, które za tym, które on przyniósł ze sobą i którym jest samo jego pojawienie się w tym świecie. Cała historia jego praktyki duchowej i ostatecznego oświecenia. To jest coś, co łączy wszystkie tradycje duchowe. Niezależnie od tego, jak mogą one się różnić w sensie środków nauczania, stylu praktyki, kontekstu kulturowego itd., itd., wszystkich łączy właśnie ta jedna rzecz, przykład Buddy i oświecenie Buddy. Można powiedzieć, że Budda jest kimś w rodzaju korzenia, z którego wyrosło wielkie drzewo, a z tego drzewa gałęzie we wszystkich możliwych kierunkach, kształtach itd., itd. A więc dzisiaj spotykamy się właśnie u tego korzenia. Dzisiaj spotykamy się w tym centralnym punkcie, z którego wyrosła cała praktyka buddyjska. I każda tradycja czerpie różne rzeczy z życia i przykładu Buddy. Są tradycje sutryczne, prawda? Więc ci, którzy studiują sutry, interesują się przede wszystkim nauczaniem Buddy, tym, co on powiedział i tym znaczeniem, które te sutry zawierają. Ale w praktyce Zen, to, co przynajmniej mnie najbardziej inspiruje i myślę, że można to powiedzieć o całej tradycji Zen, interesuje przykład Buddy. Przykład Buddy. A więc gdy Budda otworzył swoje usta i zaczął nauczać po tym, jak osiągnął oświecenie, można powiedzieć, że narodził się buddyzm. Ale zanim Budda otworzył swoje usta i zaczął nauczać, bardzo intensywnie, głęboko praktykował, spoglądając głęboko w siebie i szukając prawdy. A więc
przejawił te trzy rzeczy, które w praktyce Zen wymieniamy jako kluczowe i najważniejsze, a więc wielka wiara, wielka odwaga, wielkie pytanie. Te trzy rzeczy legły u tej podstawowej praktyki, którą my tutaj stosujemy, czyli praktyki medytacji. W tradycji Zen nie docieramy do znaczenia przesłania Buddy poprzez jego słowa, ale poprzez jego przykład, poprzez medytację, którą on bardzo intensywnie praktykował, która zaowocowała tym wielkim otwarciem umysłu. I słowa, które Budda wypowiedział, brzmiały mniej więcej tak w tradycji Zen. Ach, jak wspaniale, wszystkie istoty już są tathagatą, już są kompletne, już są całkowite, już posiadają tą wrodzoną, doskonałą naturę Buddy, co oznacza właśnie to, o czym mówiłem na początku, że my i Budda nie jesteśmy oddzieleni. A więc, gdy odwołujemy się do przykładu Buddy w tradycji Zen, to nie tak bardzo do jego historycznej postaci. Bardziej odnosimy się do tego duchowego potencjału, który każdy z nas w sobie ma. I tradycja Zen bardzo, bardzo wyraźnie to pokazuje. Gdy kiedyś pewien mnich Hecho zapytał mistrza Zen Popana: mistrzu, co to jest Budda? Wtedy Popan zakrzyknął: Hecho! Wtedy ten odpowiedział natychmiast bez myślenia: tak, to jest Budda. To jest nauczanie Zen. I tam jest Budda. W innej wersji tego Konganu, inna wersja tego Konganu mówi to prościej, gdy Hecho pyta mistrza Zen Popana, co to jest Budda, wtedy Popan odpowiada: ty jesteś Hecho. Ale nie, a więc nieważne, kim jest Budda, ważne, kim ty jesteś, kim jest każdy z nas. To jest nauczanie Zen. Inną rzeczą, która bardzo jest ważna w tym, co Zen bierze z przykładu Buddy, jest jego przykład. Jest jego przykład. Nie słowa, które by powiedział, ale przykład. To dlatego, gdy mamy sesję Zen, taką, którą mieliśmy tutaj teraz przez tydzień, na mowę darmy jest troszeczkę czasu. Tyle. Natomiast jest bardzo dużo na medytację. Ponieważ to jest ten przykład, który nam Budda zostawił. Budda siedzi na ołtarzu i już raz naucza. Już pokazuje, co należy robić. Dlatego, gdy pewien świecki człowiek przybył do Buddy i zwrócił się do niego: mistrzu, przybyłem po twoje nauki, ale nie proszę o słowa i nie proszę o milczenie. Wtedy Budda tylko przyjął mocniej poprawić swoją postawę medytacyjną. Wtedy ten człowiek pokłonił się głęboko i powiedział: ach, Buddo, twoje nieograniczone współczucie i mądrość otworzyło właśnie mój umysł. Dziękuję ci za to. I bardzo szczęśliwy, nie usłyszał zupełnie nic, bardzo szczęśliwy odszedł. Wtedy ktoś, kto był świadkiem tego zdarzenia, zapytał: Buddo, cóż on takiego osiągnął? Wtedy ten Budda powiedział: ten człowiek jest jak koń najwyższej klasy, który rusza na cień lata. A więc koń wysokiej klasy, nie musisz mu wiele wyjaśniać, po prostu pokażesz mu lat, on już rozumie. Więc Zen jest dla tego rodzaju koń, którzy są obecni w swoich palach, tylko gromadzają. Nie zła stadnina. Więc Zen nie przywiązujemy tak bardzo wagi do wyjaśnień, do studiowania. Podkreślamy przede wszystkim medytację i osobiste doświadczenie czegoś, co jest przed słowami i przed myśleniem. Dlatego chciałbym wam opowiedzieć, jeśli macie jeszcze cierpliwość, no, można zmienić pozycję. Bo to może trochę podobać. Chciałbym wam opowiedzieć jedną z moich ulubionych, a może najbardziej ulubioną historię, ponieważ ona zawiera w sobie też wiersz, który po prostu uwielbiam, który uważam zawiera całą esencję, ale zaraz do niego dotrzemy. A więc dawno temu, gdzieś pewnie w Chinach, jak to zwykle, był pewien klasztor, który prowadził pewien mistrz cud. Zapisałem sobie jego imię. Imię tego mistrza było Kiehyong.
wybitny mistrz sutr. Był bardzo poszukiwanym nauczycielem, doskonale rozumiał sutry, były one jego pasją, jego powołaniem i z wielką pasją i oddaniem jakby szerzył nauczanie tych sutr wśród swoich uczniów. Wśród nich było trzech, którzy się wybili najbardziej jako najzdolniejsi uczniowie, wśród których upatrywał swoich następców. A wśród tych trzech wkrótce na czoło wysunął się ten najwybitniejszy uczeń, którego imię brzmiało Xinchang. Więc uczniowie studiowali bardzo gorliwie, no, ponieważ przyszedł czas wakacji, powiedzmy to, tak jak w każdej szkole, jakiejś przerwy. Mistrz sutr Kiehion, bardzo zadowolony z pracy swoich uczniów, postanowił zafundować im wakacje. Coś w rodzaju stypendium. Dostali duże kieszonkowe i zostali wysłani w świat. Ale zanim wyruszyli, mistrz Kiehion powiedział do nich: słuchajcie, studiujecie bardzo gorliwie tutaj, jestem z was bardzo zadowolony, a więc macie tutaj pieniądze, możecie wybrać sobie podróż taką, jaką chcecie, spędzić czas tak, jak chcecie, ale bardzo ważne jest, musicie się czegoś nauczyć. Nie tylko skonsumować ten czas, ale chciałbym, żebyście się czegoś nauczyli. Zapomnijcie o tym, czego uczymy się tutaj. Spróbujcie nauczyć się czegoś nowego. Więc wszyscy się, uczniowie pokłonili się, przyjęli te pieniądze od mistrza i wyruszyli w podróż. I po jakimś czasie, po kilku miesiącach, powrócili do klasztoru. Mistrz Zen przywitał ich z wielkim, z otwartym sercem i radością. Powiedział: ach, wspaniale, bardzo mi was brakowało. Ciekawy jestem, jak spędziliście swój czas i czego się nauczyliście. No i zapytał jednego z pierwszego z tych uczniów: czego ty się nauczyłeś? A on powiedział: wiesz, mistrzu, trochę odpoczywałem, ale również udałem się do pewnej szkoły konfucjańskiej i zrozumiałem zasady konfucjanizmu. Zrozumiałem to, że poprzez relacje w społeczeństwie, właściwe relacje, to społeczeństwo może osiągnąć harmonię, może osiągnąć Tao, może osiągnąć spełnienia, więc relacja dzieci do rodziców, rodziców do dzieci, obywatela do cesarza i tak dalej, i tak dalej. A więc mistrz był bardzo szczęśliwy, powiedział: ach, wspaniale, to rzeczywiście widzę, że nie straciłeś czasu, więc jestem z siebie bardzo zadowolony. Następnie wezwał kolejnego ucznia i zapytał go: a czego ty się nauczyłeś? Wtedy ten powiedział: wiesz, ja przyłączyłem się do pewnego taoistycznego nauczyciela i studiowałem razem z nim. I czego się nauczyłeś? No, on nauczał o tej jednej, jednorodnej substancji wszechświata, o tej prawdziwej drodze Tao i tak dalej, i tak dalej. Jak to Tao przejawia się w naturze, w przyrodzie i tak dalej. Więc dał mu jakiś wykład na ten temat. Wtedy mistrz Zen również był bardzo zadowolony. Mówi: no wspaniale, jesteś znakomitym uczniem. A więc jestem z ciebie zadowolony. No i przyszedł czas na jego ulubionego ucznia, na Xinchanga. Gdy Xinchang pojawił się, mistrz Zen z wielką nadzieją spojrzał na niego i zapytał: a czego ty się nauczyłeś, mój ulubiony uczniu? A ten powiedział: nie, ja nie nauczyłem się zupełnie niczego. Więc co ty robiłeś przez ten czas? A ten mówi: no to bardzo proste. Kiedy byłem zmęczony, to po prostu odpoczywałem i spałem. A kiedy byłem głodny, po prostu jadłem. Wtedy mistrz Zen bardzo się rozsierdził i powiedział: zawiodłeś mnie straszliwie, młody człowieku. Za to będziesz moim sługą. Nie będziesz, kończymy, przerywamy twoje studia. Będziesz teraz moim sługą, ponieważ moje rozczarowanie w stosunku do ciebie jest bardzo wielkie. No cóż, ten uczeń... tam wcześniej powinienem wspomnieć, że ten uczeń udał się do klasztoru mistrza Zen Paichanga, o czym nie powiedział swoim nauczycielowi później, i tam studiował. I stamtąd wyniósł jakby te nauki, próbkę zaprezentował swojemu nauczycielowi. A więc
Został sługą, więc sprzątał pokój mistrza, prał jego ubranie, gotował mu, usługiwał. No krótko mówiąc, robił wszystko to, co należy do pracy dobrego, oddanego sługi. Również mył swojego nauczyciela. Patrzył jednocześnie zmartwiony trochę na swojego mistrza, który tak bardzo mocno był przywiązany do sutr, do pism. I nie wiedział, jak go podejść. Wiedział, że jest jeszcze jeden krok poza te sutry, to, czego nauczył się w klasztorze mistrza Zenpai Changa, ale nie wiedział, jak to przekazać swojemu nauczycielowi. I pewnego dnia, gdy przygotował dla niego kąpiel i mistrz Zen wszedł do... Mistrz Sutr wszedł do tej gorącej bali, do bali z gorącą wodą. Jego sługa wziął szczotę, taką do szorowania ciała, no i zaczął pucować jego plecy po chwili. Więc mistrz Sutr był bardzo zadowolony, przyjemnie się czuł, a ten szorował dalej. A w pewnym momencie powiedział: co za wspaniała saladarnia. Ale Budda w środku niejasny. Wtedy mistrz Sutr wyprostował się na moment, spojrzał na niego karcąco. Wtedy powiedział: no, Budda wciąż emituje wspaniałe światło. Więc troszkę załagodził sprawę. Ale mistrz Sutr zauważył, że coś się jest dziwnego w tym człowieku, czego do tej pory nie zauważył. Zauważył pewną zmianę w jego zachowaniu. A więc zaczął przyglądać mu się trochę uważniej. Pewnego dnia, gdy mistrz Sutr studiował swoje święte pisma, jego sługa krzątał się po pokoju, zamiatając podłogę, sprzątając i tak dalej. I pozostawił okno, drzwi uchylone, otwarte. A mistrz był całkowicie zatopiony w swojej lekturze. A on sobie tam sprzątał. W pewnym momencie do pokoju leciała osa. Czy pszczoła. No i oczywiście zaczęła latać po całym pomieszczeniu, szukając jakby wyjścia. Leciała, ale intuicyjnie została przyciągnięta do światła, do okna, które było pokryte papierem ryżowym. I uderzyła mnie, próbując mnie wylecieć na zewnątrz. No ale oczywiście było to niemożliwe. Więc próbowała nieustannie, próbując się tam wiercić w ten stary papier, walcząc z oporem materii, ale niestety nie udawało jej się to. I wtedy ten sługa powiedział: świat jest rozległy i szeroki. Dlaczego wiercasz się w ten stary papier? Rozumiecie podwójne znaczenie tej sytuacji? Mistrz studiujący stare papiery i pszczoła, która próbuje się wydostać. Świat jest rozległy i szeroki. Dlaczego wiercasz się w ten stary papier? Wtedy mistrz odłożył swoje pisma i z wielką uwagą spojrzał w oczy swojego ucznia. Wtedy ten wyrecytował wiersz. Ach, ty głupia pszczoło, dlaczego tracisz całą swoją energię, odbijając się beznadziejnie od tego starego ryżowego papieru, podczas gdy możesz z łatwością przeniknąć pustą bramę? Nawet gdybyś próbowała wiercać się w ten papier przez 100 lat, nigdy nie wydostaniesz się na wolność. I wtedy wszystko stało się jasne. Mistrz Sutr zrozumiał, że ten człowiek osiągnął jakiś głęboki wgląd, a więc powiedział mu: słuchaj, powiedz mi, co robiłeś, gdzie ty byłeś? Co robiłeś przez ten czas? Z kim ty studiowałeś? Wtedy ten powiedział: przepraszam cię, mistrzu, ale nie chciałem cię denerwować, ale postanowiłem poszukać innego nauczyciela. Udałem się do klasztoru mistrza Zenpai Changa i przestałem studiować sutrę, ale mistrz Zenpai Chang uczył nas studiowania swojego umysłu. A więc spędziłem z nim cały ten czas, studiując swój umysł i osiągnąłem pewien wgląd, pewne rozumienie. Wtedy mistrz Sutr powiedział:
przepraszam bardzo, nie doceniłem Cię. Ja byłem Twoim nauczycielem do tej pory, ale w tej chwili chciałbym, żebyś Ty mnie pouczył. A więc pozwól, że zwołam wszystkich mnichów i podziel się z nami swoimi doświadczeniami. Więc uderzono w dzwon, przybyli mnisi i wtedy Xin Chang wygłosił słowa, które stały się w tej chwili jednym z częścią naszych tam kanonicznych nauk, można powiedzieć, w naszej szkole również, można je znaleźć w zbiorze Konganów. I cały ten wiersz pochodzi od mistrza Zenbai Changa. Więc ten Xin Cheng powiedział, mistrz Zenbai Chang nauczał nas w taki sposób. Duch pozostaje czysty i jasny. 6 rodzajów kurzu i 6 korzeni odpadają. Pierwotne ciało pozostaje nieustannie czyste. Mowa i słowa nie mogą temu przeszkodzić. Prawdziwa natura jest bez skazy i już jest sferą doskonałości. Bez przywiązania do myślenia, właśnie tak jak to jest Budda. 4 elementy rozpraszają się jak sen. 6 rodzajów kurzu, korzeni i świadomości są pierwotnie puste. Jeżeli chcesz zrozumieć Buddę i czcigodnych nauczycieli, powróć do swojego pierwotnego światła. Słońce zachodzi za zachodnimi górami, księżyc wschodzi na wschodzie. A więc gdy audytorium bądź na czele z mistrzem Sut usłyszało ten wiersz, ich umysły otworzyły się, pochłonęli się głęboko przed Xin Changiem. No i można się domyślać, że pojawiła się nowa tradycja w tym klasztorze. Nie studiowania sutr, ale również studiowania umysłu. A więc ten wiersz całkowicie wskazuje, zawiera kompletną naukę na temat tego, co możemy nazwać doświadczeniem medytacyjnym. Każdy, kto praktykuje, po prostu musi tego doświadczyć w pewnym momencie. Ten wiersz mówi, duch pozostaje czysty i jasny. 6 rodzajów kurzu, 6 korzeni odpadają. Oznacza, że przywiązanie do nazwy i formy całkowicie odpada. 6 korzeni, czy przywiązanie zmysłów do zjawisk, jakby odpadają w tym sensie, że świat nie znika, ale odsłania swoją prawdziwą naturę, przestaje nas zaślepiać. Mowa, pierwotne ciało pozostaje nieustannie czyste. To jest nasza czysta, prawdziwa natura, którą rzeczywiście Budda pod drzewem Bodhi. Mowa i słowa nie mogą temu przeszkodzić. W naszej szkole mówimy, otwierasz swoje usta, już popełniasz błąd. Otwierasz usta, już popełniasz błąd. Bodhidharma powiedział, niezależny od słów i liter, specjalny przekaz poza sutrami, wskazanie wprost w umysł, ujrzenie swojej prawdziwej natury i osiągnięcie stanu Buddy. Dlatego prawdziwa natura jest bez skazy, już jest sferą doskonałości. Bez przywiązania do myślenia, właśnie tak jak to jest Budda. Więc ci, którzy praktykują w naszej szkole, już rozumieją, co to jest. Bez przywiązania do myślenia. Co to jest? To jest ten punkt. Ten punkt odcina całe myślenie. I w tym momencie twój umysł wraca do tej swojej pierwotnej, czystej, lustrzanej czystości. Pierwotnej, lustrzanej czystości. A więc to już jest Budda. Więc dziękujemy bardzo Buddzie Shakyamuniemu. Szkoda, że go wśród nas nie ma. Ale na szczęście Budda cały czas jest. Shakyamuni odszedł, Budda jest. Wystarczy, że wyłączycie na moment, w tym punkcie, swoje myślenie i prawdziwy Budda już się pojawia jasno przed wami. Dalej wiersz mówi, 4 elementy rozpraszają się jak sen. 6, tutaj jest powiedziane mniej więcej to samo, co powyżej. 4 rodzaje kurzu świadomości są pierwotnie puste. I tutaj jest bardzo ważne, to jest kolejna bardzo ważna nauka zen. Jeżeli chcesz zrozumieć Buddę i czcigodnych nauczycieli, powróć do swojego pierwotnego światła. Powróć do swojego pierwotnego światła. A więc każdy już ma to światło w sobie i praktyka zen ma nic innego na celu, jak to światło obudzić po to, żeby jasno pojawiło się przed nami. Więc dzisiaj zakończyliśmy Yongmenjongjin, Dnia Oświecenia Buddy.
No ja wychodziłem podczas ostatniej praktyki, po śpiewach wyszedłem na zewnątrz, opowiadałem tym, którzy się zjęli to odosobnienie, no i zobaczyłem coś naprawdę niesamowitego. Zobaczyłem to, co zobaczył Budda. Na wprost Gangu nie było bardzo czyściutkie, niezwykle klarowne. Z potężną siłą świeciła właśnie ta poranna gwiazda. I myślę sobie, jak dobrze, że się pojawiłaś. Wtedy nasz Yomendzhongdy jest kompletny. A więc stałem przez jakiś czas, ponieważ miałem tylko szatę na cienkim t-shircie i marzłem trochę. I przyglądałem się jej i spoglądałem również w stronę Gangu. Licząc na to, że może kogoś zobaczę, chciałem strasznie, żeby ktoś to ze mną zobaczył. Była niezwykle duża, niezwykle silna. To było potężne naprawdę światło. To było niezwykłe. Dawno widziałem tak potężnie świecącej Wenus. A więc to zobaczył Budda. Gdy twój umysł jest czysty, twój umysł powraca do swojego pierwotnego źródła światła, pojawia się właśnie bardzo jasno ta ostatnia linia tego wiersza. Słońce zachodzi za zachodnimi murami, księżyc wschodzi na wschodzie. A więc wszystko takie, jakie jest, już jest prawdą, już jest przejawieniem prawdy. Słońce zachodzi za zachodnimi murami, księżyc wschodzi na wschodzie. Na wschodnim niebie pojawia się poranna gwiazda. A więc chociaż to światło świeciło bardzo mocno, to światło naszej prawdziwej natury, to światło, które każdy z nas ma w sobie, może zaświecić z potężniejszym jeszcze blaskiem. A więc Budda spojrzał na niebo, zobaczył gwiazdę, ale tak naprawdę zobaczył ją dzięki tej gwieździe, która się w nim zapaliła, która w nim się zaświeciła. Wtedy wszystko, każde miejsce jest drzewem Bodhi. Nie musimy szukać jakiegoś specjalnego miejsca. Każde miejsce jest drzewem Bodhi i wszystko takie, jakie jest, już jest prawdą. Więc jakie jest przesłanie dzisiejszej ceremonii? Powróć do swojej pierwotnej esencji, powróć do swojego pierwotnego punktu i obudź swoją prawdziwą naturę i stań się Buddą. Wtedy twoje życie z tego stanu pomieszania i zagubienia staje się prawdą. Wtedy będziemy mogli spełnić nasze ludzkie powołanie, to, co nazywamy oświeceniem, i być pożywnym pokarmem dla tego świata, pomóc temu światu. Jeżeli możemy to zrozumieć, to już jest złudzenie. Jeżeli nie możemy tego zrozumieć, to już jest ślepota. Jeżeli to zignorujemy, to jest jeszcze gorzej. Więc jak możemy celebrować ten dzień oświecenia Buddy? Nie możesz tego zrozumieć? Nie możesz tego odrzucić? Nie możesz tego zignorować? Wtedy co? Soga Muni Bun, Soga Muni Bun, Soga Muni Bun. Serdeczne gratulacje dla wszystkich z powodu dzisiejszego święta.